Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Przywitać Pana. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Przywitać Pana. Serdecznie witam wszystkich Państwa w ten dzisiejszy, jeszcze nie wieczór, ale to dzisiejsze wiosenne popołudnie w Rejmontówce. Bardzo się cieszę, że przyjęliście nasze zaproszenie i że spędzimy ten wieczór, specjalny wieczór dzisiaj razem. To już się staje tradycją, bo po raz 14 w Rejmontówce organizujemy takie spotkanie wigilijne. Już jest choinka, jest przede wszystkim, mamy tutaj wspaniałych gości, którzy zechcieli spędzić z nami to dzisiejsze, ten dzisiejszy wieczór. Witam wszystkich Państwa na dzisiejszym spotkaniu. Przygotowaliśmy tradycyjnie kolację wigilijną. Jest ta wigilijna kolacja i dla każdego są przygotowane takie prezenty. Szanowni Państwo, tradycyjnie już zgodnie może z wieloletnią tradycją spotykamy się tutaj w gościnnych murach Domu Pracy Twórczej Rejmontówka w Chlewiskach na spotkaniu opłatkowym. Spotykamy się w czasie bardzo szczególnym, w czasie, kiedy zbliżają się święta, kiedy stopniowo już zaczynamy wyciszać się, kiedy może troszkę mniej zaczynamy biegać za takimi sprawami życia codziennego, a coraz bardziej myślimy o sprawach znacznie ważniejszych. Mam nadzieję, że to spotkanie spowoduje, że w Państwa sercach zagości pokój, że znikną wszelkie swary, że zaczniemy wszyscy może zwracać uwagi na sprawy właśnie ważniejsze niż takie sprawy związane z życiem codziennym. Ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu dyrektorowi Rejmontówki wraz z całą załogą, która dokłada naprawdę wielkich starań do tego, ażeby to nasze spotkanie przebiegło w godnej, miłej i takiej rodzinnej atmosferze. Na zbliżające się święta Bożego Narodzenia życzę Państwu wszystkiego, co najlepsze. Życzę, żeby Państwa omijały wszelkie złe rzeczy. Przede wszystkim choroby, bo tak jak tutaj zostało powiedziane, jest to jedna z tych rzeczy, na którą nie mamy wpływu. Życzę, żeby zbliżający się 2014 rok był dla wszystkich Państwa lepszy, a przynajmniej nie gorszy niż ten mijający. Wszystkiego najlepszego. Dzieci.
cieszy z nieba.